Witam Was wszystkich. Dzisiaj w moim podcaście gościem moim będzie Rafał Leszczyński, bramkarz Śląska Wrocław. Witam, Rafał. Witam. Chciałbym zacząć może od wrażeń po meczu z Piastem. Jest lekki niedosyt? No na pewno, biorąc okoliczności tego spotkania, to jest lekki niedosyt. Aczkolwiek też wiemy, że pierwsza połowa nie była najlepsza w naszym wykonaniu. Gdyby odwrócić sytuację, no to pewnie byśmy byli zadowoleni, gdybyśmy my to strzelili w 86 minucie bramkę. No, trzeba ten punkt szanować, bo każdy w ogólnym rozrachunku coś daje, ale na pewno z perspektywy tego, jak wyniki się układają, no to na pewno żałujemy, bo no te dwa punkty więcej dałoby troszeczkę komfortu. A chciałem zapytać właśnie o tą bramkę na 2-2, bo jak z Twojej perspektywy to wyglądało? Jak oglądałem w telewizji, to ta piłka przeleciała generalnie przez wszystkich po kolei, nikt w nią nie trafił, a potem jak już ktoś w nią trafił, to odbiła się od dwóch i chyba troszkę zostałeś zmylony tam, bo nie zdążyłeś tą ręką machnąć w porę. No, generalnie byłem przygotowany, żeby tą piłkę już łapać do koszyczka i tak też niefortunnie ta piłka się od Petra odbiła, że troszeczkę zmieniła kierunek lotu. Ja mam wrażenie, że byłem po prostu już w tej pozycji takiej po prostu do koszyczka, żeby złapać piłkę i nie byłem w stanie gdzieś tam po prostu inaczej zareagować. Dobra, teraz chciałbym przejść do takiego trochę niepiłkarskiego tematu, bo tak przewertowałem wszystkie wywiady z Tobą, jakich udzieliłeś i znalazłem jeden z 2020 roku dla Weszło. Mówiłeś, że jesteś na trzecim roku studiów w Opolu. Masz kierunek zarządzanie w sporcie, zgadza się? Masz już dyplom, czy jeszcze działa? Dyplom jest już do odebrania. Muszę przyznać szczerze, że no już chyba ze 2 lata zleciało, kiedy się obroniłem, ale jeszcze nie miałem okazji pojechać odebrać. Na szczęście do Opola, z Wrocławia nie jest tak daleko. No tak. Może w najbliższym czasie się wybiorę. No właśnie, a skoro kierunek zarządzanie, to znaczy, że po karierze celujesz bardziej w stanowisko prezesa dyrektora sportowego, czy po prostu zrobiłeś to, żeby mieć jakieś wyższe wykształcenie? No, bardziej pod tym kątem patrzyłem, że po prostu wypadałoby mieć to wyższe wykształcenie i wiadomo, że masz ten papierek, no to zawsze troszeczkę łatwiej później, jak to się mówi, w życiu po życiu. Jasne. W tym samym wywiadzie powiedziałeś też, że kiedy uczyłeś się piłki, brakowało ci czegoś takiego jak trening mentalny i dlatego nie dźwignąłeś presji związanej z tak szybkim powołaniem do reprezentacji. Chciałbym się dowiedzieć, czym się objawiał u Ciebie ten brak tego, powiedzmy, treningu. To była jakaś sodówka, czy wręcz przeciwnie, gdzieś tam brakowało Ci tej pewności siebie, żeby wykrzesać jeszcze więcej? No, wydaje mi się, że właśnie to poszło w tą stronę taką, że zamiast człowiek być skoncentrowany na tej piłce, czy tam na meczu, to zajmował się rzeczami dookoła, czyli myślałeś, żeby nie zrobić błędu, żeby ktoś tam Cię zaraz nie skrytykował, bo jesteś na tak zwanym celowniku, tak? I zamiast po prostu być typowo sfokusowany na piłce, no to ty myślałeś, żeby nie zrobić błędu. I to właśnie mi się wydaje. Czyli tej pewności siebie jeszcze trochę brakowało? Może nie pewności siebie, ale gdzieś zaczęło się wkradać taka myśl, że żebym teraz nic przypadkiem nie zajebał, jak ktoś mówi, nie? Po części to pewnie też jakaś tam pewność siebie, ale to mówię, no to był taki gdzieś tam moment, w którym to mi zaczęło po prostu sprawiać problemy. A jak uważasz odnośnie mentalności? Bo rozmawialiśmy przed chwilą właśnie o tym, że twój syn już trenuje. Powinni już od najmłodszych grup piłkarze mieć te treningi takie mentalne, żeby przygotować ich na tą presję, która ich czeka, na tą właśnie też krytykę i tak dalej? Czy jako dzieci jednak na razie powinny się bawić, a dopiero gdzieś tam od tych starszych roczników to powinno wyjść? No, a wydaje mi się, że jako dzieci to w ogóle nie powinniśmy się tym zajmować, bo to dla nich to ma być fun, to ma być radość i forma spędzania aktywnie czasu. Myślę, że dopiero wtedy, kiedy zaczyna się już, powiedzmy, ta piłka na poważnie, to wtedy można o czymś takim pomyśleć, ale też bym z drugiej strony nie przesadzał, nie wiadomo czego tam po prostu robił. Po prostu zwrócił gdzieś tam jakieś 4-5 punktów, które warto by było gdzieś tam przepracować sobie w głowie i to myślę, żeby mogło pomóc. Jasne, dobra. Na razie odejdziemy trochę od tej mentalności. Chciałbym pogadać też o trenerze Dżurdziewiczu. Jak oceniasz jego pracę w Śląsku? No bo ty go znałeś chyba najdłużej, tak? Ty i Michał Żuchowski pracowaliście z nim w Chrobrym. Chciałbym zapytać właśnie o twoją ocenę jego pracy i też przy okazji o to, czy była jakaś różnica w metodach treningowych, które mieliście w Chrobrym, a w Śląsku? Wydaje mi się, że na pewno chciał dużo rzeczy przełożyć. To, co gdzieś tam funkcjonowało w Głogowie, chciał przełożyć tutaj na Wrocław. Też musimy sobie jasno powiedzieć, że w Głogowie większość to byli zawodnicy, w większości po przejściach,
którzy byli raczej tutaj Polakami i każdy wiedział tak naprawdę, że, no, że zapierdziela dla siebie i po to, żeby gdzieś tam jeszcze dać sobie szansę na lepszą przyszłość, jak to się mówi. A tutaj też myślę, że duża liczba hiszpańskojęzycznych wtedy zawodników, duża liczba obcokrajowców i pewnie te metody też nie do końca w pewnych kwestiach się zgadzały. No, też do końca też nie wiem jak to tam było, jeśli chodzi o pewną decyzyjność takiego, czy on tą miał, decyzyjność tak naprawdę miał, czy mógł sobie pozwolić na to wszystko, co chciał zrobić, czy jednak gdzieś tam był stopowany. No, wiem, że w Głogowie po prostu to, co chciał, to miał i mógł sobie na wszystko pozwolić. Jeśli coś mu nie pasowało, to po prostu to mógł zmienić o 180 stopni, a jeśli chodzi tutaj o Śląsk, no to nie wiem, jak to do końca też w tej kwestii było. No właśnie, chciałem też zapytać o komunikację z trenerem Dziurdziewiczem, bo już kilku piłkarzy mi narzekało, że ta komunikacja nie była na takim poziomie, jakim no, można było oczekiwać. Ty też to odczułeś, czy też to wiedziałeś, że, no bo widziałeś, że no coś w tej komunikacji między trenerem Dziurdziewiczem a piłkarzami nie gra? Nie wiem, czy to komunikacja, no... Też trzeba sobie powiedzieć, że Iwan rozmawiał w kilku językach i ja też nie miał problemu. No właśnie dlatego to mnie zaskoczyło, nie? Żeby rozmawiać po hiszpańsku, bo znał ten język, więc nie wiem, czy to komunikacja. No może po prostu niektórym nie odpowiadała taka forma, jaką on gdzieś tam preferuje komunikacji, no bo z mojego doświadczenia to raczej pracowaliśmy na bazie takiej... Wiadomo, że jak był trening, to trener, zawodnik, ale jeśli trening się kończył, no to można było porozmawiać jak z kolegą. I jeśli się przed nim otworzyłeś, on się otworzył przed tobą, to myślę, że takich barier czy tam problemów z komunikacją nie było. No, ja na pewno, jeśli chodzi o moją osobę, to nie miałem żadnego problemu. A faktycznie to było tak, że tym punktem przełomowym w drużynie Dżurdziewicza był ten mecz w Kaliszu Nieszczęsny, gdzie potem na tej konferencji poszedł ten no jednak niefortunny tekst o tych obstranych zbrojach przez was? Ciężko mi powiedzieć. No, ja w tym meczu też, trzeba powiedzieć, że nie grałem i tak wiadomo, że to też jest troszeczkę inaczej, jak dotyczy gdzieś tam ciebie to personalnie, albo troszeczkę mniej, jeśli byłeś z boku. No, nie wiem, nie chcę wypowiadać się za chłopaków, którzy byli w danym momencie na boisku, bo wszyscy wiemy, jak ten mecz wyglądał. No, został zamknięty w pierwszych 20 minutach, tam już nie było co zbierać. Też trzeba sobie powiedzieć, że Kalisz no, był niewygodnym rywalem, bo w półfinale Legia też się bardzo mocno kręciła i myślę, że gdyby dwie decyzje sędziowskie były inne, też by mogli mieć problemy, więc nie jedna drużyna ekstraklasowa tam poległa w zeszłym sezonie. Jasne. Dobra, odpuścimy już trenerowi Dziurdziewiczowi. Jeszcze wrócę na chwilę do mentalu, bo ciekaw jestem, jak on wygląda obecnie w drużynie Śląska-Wrocław. Jesień mieliście fantastyczną, naprawdę oczy cieszyły się, jak patrzyło się na waszą grę, ale wiosną już chyba możemy zacząć powoli mówić, nawet nie powoli, możemy zacząć już mówić o falstarcie. Na pewno szukacie przyczyn. Jestem ciekaw, gdzie upatrujecie przyczyny tej zniżki formy na wiosnę i jak to wpływa właśnie na mental całej drużyny. Ja bym do końca nie powiedział, że to jest zniżka formy, no bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że w meczu z Pogonią, w meczu ze Stalą Mielec, czy w meczu z Puszczą Niepołomice, no bramkarze drużyny przeciwnej lądowali w 11 kolejki, więc za nic, że tak powiem, nie dostaje się takiego miejsca w 11 danej kolejki, no i też trzeba sobie powiedzieć, że po prostu skuteczność w tych meczach gdzieś tam szwankowała, no bo wydaje mi się, że w tych meczach graliśmy nieźle, no tylko po prostu nie potrafiliśmy udokumentować tego bramkami. No, też trzeba sobie powiedzieć jasno, że no, pierwsza połowa słaba w Białymstoku i to pewnie też przekreśliło nasze szanse na jakiekolwiek punkty w Białymstoku. No później ten mecz z Puszczą, wiadomo, że wszyscy chcieli wygrać. Myślę, no i tam bramkarz się świetnie spisał, a wczoraj już tak dobrze mu nie poszło. Właśnie dlatego dzisiaj też mówiłem do Jacka, tam w trakcie treningu, że mówię, zobacz, jak to jest z nami gościu, gramy z życia, broni niemożliwe piłki, a tydzień później ze 100 metrów dostaje gola. No tak. I mówię, no to są takie rzeczy, które gdzieś tam wpływają na ten cały kształt, ale myślę, że ogólnie jako my grupa tutaj od środka jesteśmy mocni razem, jesteśmy cały czas mamy dobre relacje, jeden drugiego wspiera, jeden za drugim idzie w ogień, jak to się mówi. Wiadomo, wyniki na ten moment są troszeczkę słabsze, ale zostało jeszcze 8 kolejek i jak wygramy 7 z nich, no to nikt nie będzie o tym pamiętał. Tak, wiadomo, że to nie będzie łatwe. Wiadomo, że wiosną te mecze są
o większym ciężarze gatunkowym troszeczkę, no bo każdy już wie, że koniec ligi coraz bliżej i trzeba punktować na serio. Ale macie takie poczucie, że no bo na początku sezonu nikt od was nie oczekiwał cudów, po prostu oczekiwano, żebyście się utrzymali spokojnie i tyle. Macie teraz takie poczucie, że no dobra, swoje już zrobiliśmy, to już nie wiem, nie musimy aż tak bardzo walczyć o to? Wydaje mi się, że nie, no bo gdybyśmy mieli takie podejście, to właśnie raczej by to było tak, że każdy by grał gdzieś tam na luzie i może na więcej sobie pozwalał, ale wydaje mi się, że widać na boisku, że po prostu jeśli nie wygrywamy meczu, to jest złość, jest frustracja, widać, że każdy chce wygrać i każdy gdzieś tam na tym boisku ora, jak to się mówi. Myślę, że nie mamy takiego podejścia, no bo gdybyśmy mieli takie podejście, to znaczy, że nie jesteśmy prawdziwymi sportowcami. No, ja jako sportowiec wychodząc na każdy mecz myślę tylko o tym, żeby ten mecz wygrać. Nigdy nie podchodzę do tego, a dobra, to dzisiaj zremisuję. No nie, no, zawsze chcę wygrać. No, tak. No i właśnie, o to podejście chciałem też zapytać, bo w którymś też wywiadzie powiedziałeś niedawno, że wpływ na znaczną poprawę waszej gry i ten skok mentalny właśnie miała też zmiana osób, które siedziały w szatni. I zastanawiam się, co to za osoby. To ja coś takiego mówiłem? Że to jest, że... Tak, nie pamiętam w którym wywiadzie, chyba dla Przeglądu Sportowego to było. Kurde, to szczerze mówiąc, no na pewno trochę osób się zmieniło, tak, więc jest troszeczkę inna, że tak powiem, jak to może charakterologicznie, tak, ta grupa, że nie wszyscy są tacy, nie mają takiego podejścia latynoskiego, jak to się mówi, a że zawsze jest okej, okay, tylko trochę przyszło osób Bałkańców, tak jak to się mówi. Przyszedł Peter Pokorny, który jest też Słowakiem, więc ma podobną mentalność do polskiej i to widać, że po prostu inaczej się na pewne rzeczy reaguje. No, ty za każdym razem po prostu jesteś, ja mam takie wrażenie, spięty po to, żeby właśnie zrobić coś fajnego. Nie? No i właśnie tutaj chciałem, doszliśmy do momentu pytania o obronę. Bo ta obrona się jednak trochę zmieniła. Jak zmieniła się ta współpraca twoja z obrońcami? Bo w zeszłym sezonie dużo więcej bramek traciliście. Teraz można powiedzieć, że jesteście jedną z najszczelniejszych obron w lidze. Czy to Aleks Petko właśnie wprowadził ten spokój i stabilizację w obronie? Czy w ogóle zmienił się ogólnie styl gry całej formacji? No myślę, że Aleks na pewno bardzo dużo dał tej linii defensywnej jako taka, można powiedzieć, czołowa postać. Myślę, że Łukasz Bejger przy nim bardzo fajnie wyglądał, szczególnie w pierwszej rundzie. Złapał takiej pewności siebie. No i myślę, że po prostu troszeczkę też to jest taka jedna z tych rzeczy. A druga to też, że troszeczkę zmieniliśmy po prostu zasady bronienia, jeśli chodzi o funkcjonowanie całego zespołu. Troszeczkę inaczej do tego podchodziliśmy i na razie, jak widać, zdaje to egzamin, bo jesteśmy zespołem, który najmniej stracił bramek w lidze. No właśnie, teraz chciałem dążyć trochę do twojego już stricte bramkarskiego tematu, bo jesteś we Wrocławiu od czerwca 2022. No, początku łatwego nie miałeś, a natomiast w sezonie 22-23 ta rola pierwszego bramkarza była taka mocno przeplatana. Raz ty, raz Michał Szromnik. Czy taki brak regularności w grze bramkarza wpływa na formę jakoś w sposób negatywny, czy to jednak buduje, że no jest ta rywalizacja i musisz jeszcze więcej dawać siebie? No, myślę, że to już zależy od danej osoby. No, jeden woli być gdzieś tam cały czas, czuć, że ma to wsparcie, czuć, że jest numerem jeden, drugi woli być cały czas pod prądem, więc myślę, że tutaj też nie ma takiej sztywnej reguły. A u ciebie jak z tym jest? No wiadomo, że ja akurat jestem może taką gdzieś tam osobą, że wolę gdzieś tam po prostu czuć to wsparcie, czuć i wiedzieć, że jesteś numerem jeden, bo wtedy też no, łatwiej się funkcjonuje i w szatni, i na boisku. No i to właśnie widać, bo w tym sezonie jesteś nie do wygryzienia. 10 czystych kąt. Rekordzistą w Śląsku jest w tym momencie Marian Kelemen, 11, więc jesteś już, że tak powiem, za rogiem. Czujesz taki dreszczyk emocji, kiedy myślisz o tym, że kurczę, jeszcze jedno czyste konto i już będę, no jakby nie patrzeć, zapisany w tej historii klubu. Znaczy powiem szczerze, że do momentu, kiedy tutaj klubowa strona opublikowała taki artykuł, to nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego, że brakuje tylko jednego czystego konta do Mariana. Na pewno fajna sprawa, jeśli chodzi o takie wyróżnienie indywidualne i to by było fajne, ale mówię, tak jak już mówiłem parokrotnie, no, najważniejsze jest dobro zespołu i oddałbym te wszystkie czyste konta za to, żebyśmy po prostu punktowali za trzy i byli zadowoleni w maju na koniec sezonu.
długo generalnie musiałeś czekać na swój taki właśnie moment, no bo teraz jesteś niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o bramkę w Śląsku. Niedawno podpisałeś nowy kontrakt we Wrocławiu, ale muszę zapytać, czy mając tak dobrą dyspozycję, gdzieś tam w głowie jeszcze ci się kłębi, że może przyjść na przykład oferta gdzieś tam z jakiejś topowej ligi? Znaczy na pewno jakieś tam myśli zawsze chodzą, ale ja jestem tutaj szczęśliwy, jestem zadowolony, jest bardzo, bardzo fajny klub, bardzo fajne miasto do życia. Teraz naprawdę od tego sezonu, kiedy tutaj Jacek dostał, można powiedzieć, pełnię władzy, to naprawdę wszystko wygląda tak, jak być powinno i nie możemy, ani nie mamy prawa na nic narzekać, bo wszystko jest od A do Z tak, jak być powinno, więc dostając ofertę tutaj kontraktu, no to po prostu usiadłem z żoną, mówię, nie no, ponegocjujemy, ale chcemy tutaj zostać. Żona też ma pracę, jest zadowolona, młody chodzi do przedszkola, więc żyje nam się tutaj dobrze i raczej nie myśleliśmy w kontekście tego, żeby coś zmieniać, czegoś szukać. Jasne. Chciałbym jeszcze trochę też do przeszłości wrócić, mianowicie do sytuacji z Chorzowa, która nie daje mi spokoju do dzisiaj. Sporo kontrowersji wywołał szczególnie ten drugi rzut karny dla Ruchu, gdzie wpadłeś dosyć, no tak powiedziałbym, intensywnie w Daniela Szczepana. Chciałbym się dowiedzieć, jak to wyglądało z twojej perspektywy i czy zgadzasz się z tą decyzją sędziego, bo ja mam pewne wątpliwości co do tego. Znaczy, myślę, że to już otwarcie było powiedziane, że z tą decyzją się nie zgadzam. I, tak samo on walczył o piłkę, jak i ja walczyłem o piłkę i ja byłem przy tej piłce pierwszy, to już jest też ryzyko zawodnika, to jest sport kontaktowy, że idziemy we dwóch i jeden będzie pierwszy, drugi nie, tak? No więc uważam, że ta decyzja nie była słuszna, bo ja po meczu zadałem pytanie sędziemu, co będzie w sytuacji takiej, jak we dwóch pójdziemy do piłki, tylko napastnik będzie pierwszy, strzeli gola i wpadnie we mnie. To co powiecie? Powiecie, że zbawiliście bramkarza i uznajecie gola, tak? On mówi, nie, na pewno też będzie faul. Po czym tydzień później, czy tam dwa, gra Jagiellonia z Koroną, jest bardzo podobna sytuacja. Ima strzela gola, wpada w Dziekońskiego, chłop ma wstrząsienie mózgu po meczu, ale gola uznajemy i nie rozmawiamy o tym, że było niebezpieczne zagranie. A ty czułeś, idąc tam, że jakoś mocno Szczepana uderzasz tym, nie wiem, czy nie pamiętam, czy przed ramieniem, czy łokciem? Na pewno to nie było łokieć, to bardziej było przed ramię. No ja na pewno wiedziałem, że trafiłem pierwszy w piłkę i szczerze mówiąc z boiska, no nawet przez sekundę mi nie przeszło, że ja jak gdzieś tam go sfaulowałem, czy popełniłem przewinienie. No, bardziej jestem zły na tą swoją, można powiedzieć, ludzką reakcję po tym, jak on leżał, udawał, że tam nie wiadomo, co się z nim dzieje. Więc po prostu człowiek taki w szoku, troszeczkę bym tam gdzieś starał się pomóc, dlatego wołałem sędziego, no i oni po tej prawdopodobnie mojej reakcji zdecydowali się, że coś poważnego się stało, bo chyba jeszcze 10 sekund graliśmy i tak to wyglądało. To prawda w ogóle, że chłopcy od podawania piłek zabrali ci wtedy bidon, na który miałeś naprawdę spisany, kto jak strzela karne? Tak było, więc no jeszcze trzeba było się z nimi wtedy po tej sytuacji szarpać. Dobra, jesteśmy właśnie przy bramkarzach, więc chciałbym zapytać o trenera, waszego trenera, Maćka Sikorskiego, bo on w szatni, jak są te filmiki po meczach, wygląda na takiego, powiedzmy, dobrego wariata, w tym pozytywnym słowu znaczeniu oczywiście. Na co dzień też ma taki sposób bycia? No tak, myślę, że tylko spojrzysz na niego i widzisz, że jest szalony, delikatnie mówiąc, więc taka pozytywna jednostka. Ja to się śmieję, że takie trochę duże dziecko dalej w nim jest, bo wielki chłop i takie pozytywne gdzieś tam rzeczy robi, ale no mówię, no myślę, że... Przeżywa to wszystko bardzo intensywnie. Wszyscy jak właśnie na to patrzą, no to widać, że on to mocno, mocno gdzieś tam w sobie przeżywa. A możesz mi opowiedzieć trochę, bo w sumie nie jest taki bardzo, że tak powiem, znany w środowisku i możesz mi opowiedzieć coś o jego metodach treningowych? Na czym się konkretnie skupiacie? Czy są jakieś, nie wiem, niekonwencjonalne elementy, czy to są raczej standardowe bramkarskie treningi? Znaczy z niekonwencjonalnych elementów to myślę, że można z tych naszych zdjęć tutaj klubowych, galerii parę rzeczy wyłapać, jak jakieś tam okulary, tak? To te okulary, tak, to widziałem. Jakieś tam okulary, co tam jeszcze coś tam było takiego nietuzinkowego, co lubi użyć. No, już mówię, teraz tak na szybko to mi ciężko powiedzieć, no ale ja to się z tego śmieję, no bo znaczy, z jednej strony to robię, czasami gdzieś tam też trochę ponarzekam, no bo dla mnie to też, okej, to jest fajnie, to wygląda i tak dalej, ale to nie do końca są dla mnie warunki meczowe, nie? Ja się zawsze z nim wspieram wtedy i
mamy taką mocną dyskusję na ten temat, ale zawsze jak to trener ma decydujące zdanie i trzeba wykonywać to, co. No ale póki co wychodzi chyba na plus. No tak, tak, zgadza się. Myślę, że wszyscy jako cała ta nasza grupa bramkarska robimy dobrą robotę. Myślę, że mocno tyramy, bo naprawdę jest solidnie i cieszymy się, że to przynosi efekty. Dobra, na koniec jeszcze mam kilka krótkich pytań. Na którym miejscu Śląsk Wrocław zakończy sezon? Ciężkie pytanie. Następne będzie jeszcze cięższe. Ja bym chciał na pierwszym, ale tak nie odpowiem, żeby nie nakładać jakiejś presji tutaj na nas. Powiem tak, myślę, że każde miejsce, które da nam medal, będzie miejscem, satysfakcjonującym. Będzie satysfakcjonowało. A ile czysty kontra faul Leszczyński będzie miał na koniec sezonu? 8 kolejek, tak? 8 kolejek. 10 już jest? 14. 14. No to jest optymistyczne. To trzymam słowo. Trzymam słowo za to. I ostatnie, już takie typowo na typowanie. Wiemy wszyscy, reprezentacja Polski zakwalifikowała się do Euro. Grupa łatwa nie jest. Jak oceniasz szansę naszej reprezentacji na tym Euro? Ciężko wyrokować, bo to jeszcze troszeczkę czasu mamy do tych mistrzostw, ale myślę, że mamy realne szanse na wyjście z tej grupy. Przy odrobinie szczęścia, przy odrobinie walki, takiego zaangażowania, skuteczności, to myślę, że jesteśmy w stanie wyjść z tej grupy. Jasne. Okej. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Ci dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejne odcinki mojego podcastu. Dziękuję bardzo.